Dzisiaj właśnie postanowiłem zagrać w Robloxa po 7 miesiącach i właśnie dlatego znajdujemy się w gierce Squid Game, ale... O, jestem ochroniarzem, ale generalnie to znajdujemy się tu dlatego, w Squid Game się znajdujemy dlatego, ponieważ niedawno wyszedł serial, a dokładnie nowy serial Squid Game Challenge. No ale widzowie... Ja oglądałem na Netflixie, naprawdę bardzo fajny. Polecam wszystkim, którzy nie oglądali i nie wiem, jaka była szansa na zostanie tutaj ochroniarzem, ale bardzo mała. Ale zostałem. I przez to mogę zabijać graczy. Chociaż wolę być playerem. No ale widzowie. Też przypominam wam o moim nowym kanale, czyli o kanale Alex VR, gdzie zapraszam bardzo wpaść, ponieważ mam tam mało subskrypcji, a gdy mnie tam zasubskrybujecie, będzie mi naprawdę miło. Mogę sobie z pistoletu strzelać, nie wiem dlaczego akurat jestem tym ochroniarzem. O, ktoś tam się poruszył, bo ma taki cel. Tam nad sobą. A nie, to nie on. Dobra. Bo ja się... O, ona też. Pięknie, zabiłem ją. Dlatego widzowie, właśnie teraz postanowiłem zostać playerem, czyli tym zwykłym graczem i muszę tutaj uważać, bo teraz widzowie właśnie gram sobie w tą laleczkę zielone, czerwone, co była w tym Squid Game. I muszę tutaj słuchać, co ona mówi, żebym wiedział po prostu, kiedy się zatrzymać. I ta gierka to jest najlepsze, co może być w Robloxie. Tak to dobrze odwzorowali. Tą lalkę w sumie też. Dobra. No i ostatni i mi się już udało przejść. Widzowie, już mi się udało tutaj przejść. Ej. Jakaś wieża? Tu jest jakaś wieża. Ej, tu się wieża robi. No ale dobra, udało się wszystkim tutaj przejść. Dobra, więc lecimy do drugiej gierki, a drugą gierką to jest chyba test. Pomiędzy grami są testy. I to jest chyba taki test w berka, czyli prawdopodobnie teraz będzie widzowie berek nas gonił i musimy po prostu tutaj wytrwać. Zobaczymy, czy berek nam się tutaj uda. Berek to ten z zieloną strzałką. Tam... Ojeju, ile tu jest berków. Trzy berki są. Trzy berki mamy. Więc to naprawdę może być nieciekawie. Tu mamy pierwszego berka. O kurde. I on tu... Już on tu szedł. On tu szedł, widzowie. Ja idę tu na górę. Ja idę tu na wieżę. Bo zaraz berki mnie dopadną. Okej, idziemy. Nie wiem, co tu jest, ale... Tego nie było w zwykłym Squid Game. Aha, tu mamy jakiś mostek jakiś. Dobra, poobserwujmy sobie, co my tu mamy. On mnie chce zepchnąć. Dobra. Jejo, ale szybko biegam. Dobra, jeszcze tylko 30 sekund. Musimy na tym wytrwać. Dobra, tu są jacyś ludzie. Spycham ich, ale to nie działa, te spychnięcie. O! Tak, zepchnąłem gościa i spadł tam na dół. Nie, ktoś też mnie zepchnął. Zaraz mnie berki złapią, dobra. Ale jeszcze 18 sekund, więc spoko mi się uda to przejść na luzie. Na luzie to przejdę. I pamiętajcie, że na tym kanale w sobotę i niedzielę odcinki są o 10, a w szkołę, czyli od poniedziałku do piątku odcinki o godzinie, codziennie o godzinie. Jak mi się uda wstawić, no to będą codziennie o godzinie 15. Okej. Okay. I teraz chyba będzie kolejny test, a mianowicie zmierzymy się w bicie na kije baseballowe. Wow. Aha, mamy 120 sekund, czyli 2 minuty i przez te 2 minuty musimy się bić z ludźmi na kije baseballowe. No to nieźle. Coś tutaj... Square Guard do nas mówi. Dobra, dostaliśmy kij baseballowy z naszych pleców. I teraz, ja w ogóle, jaki mam numer bluzy? Ja mam numer 347. Dobrze wiedzieć, światła zgasły.
A ja właśnie kogoś teraz zabiłem. Okej. Nie! Zaraz zginę. Ja serio bym zaraz zginął. Dobra, światło się trochę zapaliły już. Ale mam mało życia i ja ogólnie mam, widzowie, jedno odrodzenie. W ogóle pisze mi tu na dole, że mam jedno odrodzenie. Ale naprawdę teraz to się nie robi za ciekawie. 20 sekund tylko zostało. Okej, ale może mi się uda, bo odrodzenie tutaj się troszeczkę moje życie odradza. Oj. 20 sekund i przechodzę do następnej rundy. No dobra, więc udało mi się przejść. I co mamy teraz, widzowie? Tego nie wiem. Zobaczymy, co będziemy mieli teraz. Uwaga. O, mamy wycinanie ciastek. Ja kiedyś te ciastka jadłem w prawdziwym życiu. One są zrobione z miodu. I są bardzo dobre. Bo ja kiedyś je piekłem, zrobiłem właśnie takie ciastka. I ocencie mojego skina w Robloxie. Trafił mi się kształt gwiazdy. I mamy 50 sekund na jego wycięcie, więc muszę się postarać, aby tylko... Oj, trochę mi się rozwaliło. Ale udało mi się wyciąć. Troszeczkę rozwalone te ciastko na... No ale już się udało, więc lecimy do następnej rundy, robię cięcie. Zjadę sobie jeszcze ze zjeżdżalni. Ale ona jest popsuta. Okej, więc teraz mamy skaczenie z mostu. W sensie most, no szklany most. Musimy wybrać po prostu poprawne szkło. Już tu ktoś odpadł, a ja skaczę na środek. O kurde, ej, co to było? Czy ja grę oszukałem? Czy ja właśnie teraz oszukałem grę? Nie, spadłem na sam dół. Dobra, ale na szczęście mogę się odrodzić, ponieważ właśnie mam taką możliwość odrodzenia za free. Tylko raz mogę, więc się oczywiście tutaj zrespawnię się w następnej grze, więc trochę poczekajmy. Okej, i faktycznie się zrespawniłem i jesteśmy teraz znowu w sypialni. I zobaczymy, bo teraz pewno będzie jakiś test pomiędzy grami, bo właśnie są testy. I 80 sekund. Aha. Chyba nie ma teraz żadnego testu. Ojeju, jaką gość ma twarz. Co to jest? Chyba teraz nie ma żadnego testu. Po prostu jest przygotowanie do następnej gry. Widzimy się w następnej grze. A nie, dobra, jednak jest test. Jednak jest test, ponieważ mamy kije baseballowe i możemy siebie bić. To jednak jakiś tam test jest. Już tu ludzie uciekają. Dobra, ja już tu nikogo nie biję. Mamy jeszcze minutę do końca testu, więc po prostu też widzimy się w następnej grze. Dobra, ja się trochę boję tych ludzi, dlatego się od nich odsuwam teraz, bo życie zaraz całe stracę. No bo mamy 40 sekund czasu jeszcze. Dobra. Jakiegoś bacona idę gonić. Bacon. O nie! Ludzie się na mnie wzięli i teraz mnie chcą bić. A 20 sekund jeszcze pozostało. Jakoś muszę to wytrwać. Jakoś te 20 sekund teraz wytrwam na pewno. Będę skakał po tych łóżkach na tej sypialni. Nie wiem, czy taki test był w oryginalnym Squid Game. Możecie mi napisać, jeśli wy wiecie. Bo w tym Squid Game Challenge na pewno nie był. Zwykłego Squid Game nie oglądałem, ale Squid Game The Challenge obejrzałem. Wszystkie odcinki, naprawdę fajny serial. Udało mi się przeżyć, więc lecimy do następnej gierki. A następną grą, uwaga, mamy przeciąganie liny, czyli będziemy musieli szybko chyba klikać na ekran, czy coś takiego, na przycisk chyba. Zawsze wygrywam w tej grze, więc... Tak, mamy przycisk na ekranie. I ciągniemy. O kurde, tamta drużyna też... Nie! To zaraz przegramy! Nigdy nie przegrałem na tej grze. Nie! Serio? Co jest? A jednak, niestety przegraliśmy, widzowie. A odrodzenie jest za ile? A za 180 robuxów.